wpadłam na szalony pomysł. Mianowicie wpadłam na pomysł nagrania vloga tygodniowego. Dlaczego? Ponieważ cały czas opowiadam o planowaniu i organizowaniu, natomiast nie pokazuję planowania i organizowania w praktyce. A w sumie o to w tym wszystkim chodzi. O to chodzi, żeby to było praktyczne. W związku z tym jesteśmy w mojej kuchni. Jest poniedziałek, godzina 17:30. I ja stwierdziłam, że po prostu zacznę sobie takiego weekly vloga. W sumie trochę żałuję, że nie zaczęłam tego w poniedziałek rano, ale nic straconego. Więc mój pomysł jest taki, żeby pokazać Wam, jakie zadania udało mi się wykonać, jakie zadania miałam w planach. I pewnie gdzieś bliżej końca tygodnia powiem też o tym, czego nie udało mi się zrobić, bo nie mam złudzeń co do tego, że będą rzeczy, których po prostu nie dam rady ogarnąć i zrobić, mimo najszczerszych chęci. Często też życie po prostu staje w spak takim planom. I jak widać, za mną moja kuchnia, niestety będę musiała też trochę tutaj ogarnąć. No, ale to tyle. Także myślę, że będziemy się widzieć teraz przez ten cały tydzień i mniej więcej będę opowiadała o tym, co robię, jak robię, kiedy robię i dlaczego. No i przy okazji pewnie też pokażę taki kawałek swojej codzienności. Także mam nadzieję, że wytrwacie ze mną do końca tygodnia. No i ja zabieram się do ogarnięcia się. No jeszcze mam dzisiaj film do nagrania. Stwierdziłam, że tydzień zacznę porządkiem w szafie, bo jest tu już po prostu tragicznie. Muszę wyciągnąć zimowe ciuchy, przeprać to, co trzeba, musi być przeprane, poskładać resztę, pochować i generalnie zrobić tutaj po prostu porządek. Zaraz będę też wyciągała rzeczy już takie wiosenno-letnie, bo tak mi się wydaje i mam taką nadzieję, że pogoda już się nie będzie zmieniała. No, i oprócz tego mam tutaj mokre chusteczki, żeby sprzątać. Mam coś do picia, mam serial, który będzie sobie szedł w tle, więc zabieram się do dzieła. Więc z taką pogodą się dzisiaj mierzę, a tutaj odpoczywa mój parasol. Znaczy, w zasadzie nie mój, pożyczyłam od Michała, bo swój zgubiłam. No, także mierzę się dzisiaj z deszczem, bo czemu nie? Ja w zasadzie bardzo lubię taką pogodę. Bardzo. Przyznam, że wolę taką pogodę niż jak jest za gorąco. Więc całkiem spoko. No i 2 odcinki serialu później. Przeczyściłam szafę. Więc przede wszystkim mam tu porządek i trochę więcej miejsca. I teraz tak, rzeczy zimowe do zapakowania na przyszłą zimę. Zidentyfikowałam też całkiem sporo rzeczy do oddania, więc będę się ich pozbywać. Tu wisi też siatka z rzeczami do wyrzucenia, bo nie wszystko będzie dalej użytkowane. No i tutaj wyciągnęłam worek próżniowy i wyciągnęłam pudło rzeczy letnio-wiosennych. No i teraz się będę przez to przekopywała. Także zabieram się dalej do roboty. Dzień dobry. Wtorek. Przychodzi mi tylko jeden cytat do głowy. Cytat z piosenki Happy Set. Dzień zaczął się marnie. No, ale mam nadzieję, że marnie nie skończy się. No i co? No i tyle. Jakoś mam dzisiaj ciężki, kiepski start. Trochę mi lepiej po tym, jak sobie podniosłam poziom cukru we krwi, jak się ogarnęłam. No i tyle. Z pozytywów w końcu udało mi się znaleźć moją kurtkę i płaszcz. Takie na sezon wiosenno-letni, więc w końcu mam się w co ubrać, jak wychodzę z domu. Nie wiem, tak to wsadziłam, że naprawdę nie mogłam tego znaleźć i dzisiaj rano stwierdziłam, że jeszcze raz sprawdzę miejsce, w którym już sprawdzałam i się okazało, że źle sprawdziłam ostatnim razem. Więc przynajmniej tyle z pozytywów. No i generalnie jest przed 8 i ja się zbieram, bo już i tak jak zwykle wychodzę z domu za późno. To chyba będzie rzecz, nad którą będę musiała popracować. Ale w każdym razie jakoś się ogarnęłam, jakoś wstałam, no i co? I próbuję zrobić coś z tym dniem, skoro już go zaczęłam. I jestem z powrotem w domu, mimo że się sceneria za mną nie zmieniła. Mniej więcej pół godziny temu wróciłam.
domu jest w tej chwili 18:50. Zdążyłam tyle, żeby się przebrać i zjeść. Zdążyłam zrobić kokopodomkę. No, i to w zasadzie tyle. Nie planuję już dzisiaj nigdzie wychodzić. Generalnie wtorek jest trochę takim dniem, kiedy ogarniam dom, trochę pewnie sobie gdzieś tam ugotuję jakieś jedzenie na parę dni. No i w ogóle jakoś tak ogarnę mieszkanie i posprzątam, szczególnie, że skoro jestem sama, no to wszystko jest na mojej głowie. Nie, generalnie po prostu muszę się sama obsłużyć. No i co? No i w sumie tyle. I czekają mnie takie mało poetyckie zadania, jak na przykład wyniesienie śmieci i posprzątanie łazienki i tego typu przyjemności, więc po prostu będę się zabierała do tych zadań. No, no i to w sumie tyle. Czy chciałam jeszcze coś ciekawego pokazać? No nie. Właśnie się ukazał film, film, który nagrałam wczoraj, więc dzisiaj nie będę niczego nagrywała oprócz vloga. No, no i to w sumie tyle. No, także myślę, że idę się zabrać za wszystkie te bardzo glam czynności. O, muszę też na przykład, bo wczoraj pokazywałam wam, że ogarnęłam swoją garderobę, w sensie ogarnęłam ciuchy wiosenne i tak dalej. No i dzisiaj muszę pozasysać worki, bo już wczoraj było za późno, żeby to robić, więc dzisiaj będę to ogarniała i po prostu wezmę i je pozasysam odkurzaczem, pochowam i będę miała spokój z ciuchami zimowymi. Jeszcze tylko jak Michał wróci, będę musiała jego zmolestować o to, żeby wszystkie swoje rzeczy pochował, bo już mamy tego za dużo, dużo za dużo. Ale najbardziej się cieszę z tego, że udało mi się w końcu odnaleźć moje ciuchy wiosenne. Żebyśmy mieli jasność, to nie moje. Tak to jest, jak się ma męża, który się ubiera na Zalando, a potem kurier zostawia przesyłki po sąsiadach. No, ale przynajmniej poznałam kolejnego sąsiada. Także kolejny quest na dzisiaj zaliczony. Widzimy się po południu. Właśnie weszłam do domu, jak widać. Jeszcze się nawet nie zdążyłam do końca ogarnąć. Także ogarniam się teraz. Przetrwałam środę, więc za mną już tylko albo aż 2 dni, znaczy za mną 3 dni, a przede mną 2 dni do weekendu. Jakiś ciężki ten tydzień, naprawdę, nie idzie mi w tym tygodniu. Mimo najszczerszych chęci i najbardziej bujnych planów, coś nie pykło w tym tygodniu. Ale już mam środę z głowy, mam parę planów na dzisiejsze popołudnie. No, no i tyle. Mam nadzieję, że tam nie widać jakiegoś większego bałaganu. Nie, jest okej. Okay. Nawet nieźle. Nawet wczoraj udało mi się jeszcze wieczorem ogarnąć. Jak już się z wami rozłączyłam, już się wybierałam spać, to jeszcze tutaj szybko tak ogarnęłam. No. I w ogóle słabo dzisiaj spałam, więc chyba sobie sfunduję jakąś południową drzemkę, czego zwykle nie robię, ale taki energizer dzisiaj mi się przyda. No. No dobra. To ruszam w popołudnie. No. Po drodze byłam też na poczcie i odebrałam paczki. Także quest na dzisiaj odhaczony. Z takich ciekawszych tematów to zaopatrzyłam się ostatnio w mango, znaczy w zasadzie w Answer,
Może w sumie ją trochę bardziej pokażę. W taką bardzo prostą torebkę. Przyznam, że skusił mnie urodzinowy kod rabatowy. Tam dostałam ileś tam punktów, już nie pamiętam, wymieniłam te punkty. I suma summarum, kupiłam torebkę za 44 zł. Więc myślę, że jak na torebkę z mango, to jest całkiem spoko. To jest taki naprawdę bardzo podstawowy model. Model Lea, coś takiego. I to, co mi w niej przeszkadzało, to fakt, że ona tutaj nie ma żadnych przegródek. Już tam oczywiście nawrzucałam jakiegoś syfu, ale ona nie ma za bardzo żadnych przegródek. Więc postanowiłam zaopatrzyć się w organizer do torebki. I w sumie tak stwierdzam, że on będzie trochę mały, ale może się sprawdzi, no bo w sumie... Dobra, no może najpierw poszeleszczę. Okej, w każdym razie on jest dość mały, tak w stosunku do tej torebki. Natomiast stwierdzam, że może to i dobrze, bo on po prostu będzie mi służył bardziej do przechowywania jakichś takich drobiazgów, tego typu rzeczy. A jakieś takie większe konkrety, no to po prostu będę miała na przykład miejsce, żeby wrzucić sweter, wrzucić czasami jakieś buty na przebranie czy coś takiego. No i zobaczymy w sumie, jak ona się sprawdzi. Nie wiem jeszcze, bo ona w sumie ma dość krótkie te uszy, a nie ma paska. I to może być przeszkoda w naszej miłości z torebką Lea, ale zobaczymy. W każdym razie organizer jest w sumie całkiem spoko, kupiłam go za jakieś śmieszne grosze, serio. On kosztował z 6 zł na Allegro, coś takiego. Także zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało. Oczywiście pod kolor kupiłam niebieski, bo jakżeby inaczej. Generalnie stwierdzam, że ten organizer wcale nie jest taki mały. On się taki ma dość mały wydaje, natomiast on mieści w sobie całkiem sporo. Ja sobie muszę tutaj przekładać, bo widzę, że on się tak trochę źle, znaczy źle, dziwnie trochę układa w momencie, jak te przedmioty nie są tak równomiernie rozłożone. Także to jest jeszcze do poprawki. Natomiast kurczę, jestem pozytywnie zaskoczona. Naprawdę. I myślę, że naprawdę bardzo spoko. W ogóle lubię to, że tu jest tyle kieszonek. Także myślę, że spoko interes. Teraz spróbuję to władować już do torebki. Okej. No, całkiem spoko, bo dzięki temu... tu jeszcze milion chusteczek, no ale... W sumie dzięki temu jest tutaj jaki taki porządek, coś będę w stanie znaleźć i będę się mogła szybko przeprowadzić do drugiej torebki, bo w sumie tak, tutaj dorzucam parasol, nowo zakupiony parasol, dorzucam okulary i kosmetyczkę i w sumie mogę iść i nie ma tego wiecznego przepakowywania się z pierdołami, także kurde, jestem pozytywnie zaskoczona, naprawdę. No, zobaczymy, może jutro za pracę idzie ze mną Lea. No, a nieodłączną częścią dla środy jest relaks, więc coś sobie poczytam. Do tego mam malinowy sorbet i pozażywam sobie trochę świeżego powietrza. A po długim dniu i po długich 3 dniach, jak bardzo lubię, wezmę sobie kąpiel, także woda już się, wanna już się napełnia i zaraz może coś sobie do niej dorzucę. Także przy środzie, przy glam środzie wziąłam sobie kąpiel, więc tam zobaczycie przebitkę. Teraz sobie nałożyłam maseczkę, wcześniej siedząc w wannie nałożyłam sobie maskę do włosów, także jestem cała glam. A dlaczego nałożyłam tego słowa? Bo zapewne już widzieliście film, który był na moim kanale, film na temat glam środy i tego, dlaczego środa jest wyjątkowa. Także serdecznie Was zapraszam, żebyście tam zajrzeli. No i moją środę zakończę tym, że rozpylę lawendową mgiełkę na poduszkę, nasmaruję się i idę spać. Jak widać na załączonym obrazku, byłam w paczkomacie.
A byłam w paczkomacie, bo jak pokazywałam w ostatnich ulubieńcach, zauroczyła mnie firma, to się nazywa Fitomet? Chyba tak, Fitomet. W każdym razie, zamówiłam sobie trochę więcej rzeczy i stwierdziłam, że jak już się będę dobierać do tej paczki, to się dobiorę do niej na wizji, bo generalnie uwielbiam, jak ktoś się dobiera do paczek na wizji, więc... A że chciałabym, żeby ten film był taki, jak mi się podoba, jak ja bym chciała obejrzeć, to trudno. Będziecie patrzeć, jak otwieram paczkę. Bo tak. Bo open boxy są fajne. Tylko nie patrzcie na moje paznokcie, bo są w tragicznym stanie. Dopiero je będę dzisiaj malować. Jeez. Dobra. Do konkretów. Okej. Okay. O! Pierwsza rzecz, różowa glinka, tylko tak trochę jej mało. Tak mi się wydawało, że jej będzie więcej, ale różowa glinka, czyli mieszanka czerwonej i białej. No dobra, zobaczymy. Jestem ciekawa. Natomiast hit, który mnie chyba najbardziej zauroczył, to tak, o właśnie, różana mgiełka. I tutaj powinny być jeszcze dwa itemy. O właśnie, pierwszy to jest coś, co mnie bardzo zaciekawiło. To jest żel ziołowy do higieny intymnej i on ma świetny skład. Naprawdę, jak zobaczyłam ten skład, to mówię wow, bo ja strasznie nie lubię takich żeli z SLS-ami. Więc okej, okay. Jest ten żel. I ostatnia rzecz, czyli też mgiełka, tym razem oczarowa do twarzy. Bo chciałabym, żeby te mgiełki były tak trochę we wszystkich kątach domu. Żebym miała je pod ręką, może jakąś będę nosić ze sobą. Nie wiem, jeszcze nie zdecydowałam, natomiast mgiełki jak najbardziej. No, także to tyle. Nie wiem, czy tego jest jakoś tak dużo. Nie, w sumie nie. W sumie to byłam grzeczna. W sumie to byłam grzeczna. Niewykluczone, że za chwilę zamówię coś jeszcze. Wiecie co? Jak dobrze, że jest czwartek. Okej, okay. Nie pokazuję syfu ze sobą. Pójdę na balkon. No, przy okazji czwartku stwierdziłam, że może w końcu pokorzystam sobie z mojego balkonu. Więc rozpieszczam się. I stwierdziłam, że sobie tu chwilę posiedzę. Wreszcie popatrzę na coś zielonego, popatrzę w dal. Podobno jest tak, że jak się cały dzień siedzi przed komputerem, a ja mam taką pracę, no to bardzo szybko się nabiera krótkowzroczności i ta wada jest częsta u takich osób. Więc siedzę sobie tutaj, patrzę w dal, patrzę na zielone, a jak mi się nudzi, no to popatrzę sobie na coś innego. I generalnie chciałabym znaleźć jakąś fajną aplikację do gazet. Do generalnie magazynów, do czytania prasy. Patrzyłam na te najpopularniejsze, ale przyznaję, że nic mi się jakoś specjalnie nie podoba, więc jak macie jakąś taką fajną aplikację, to proszę polećcie, bo z chęcią sobie jakąś ogarnę i pobiorę. No, no i tyle. Bo z chęcią bym sobie poczytała różne gazety. Przyznam, że nie chcę mi się ich kupować do domu, bo potem jest z tym problem. Bo tu leży, kurzy się, trochę jest mi szkoda wyrzucić. Jakoś tak nie opanowałam jeszcze przekazywania takich gazet nikomu, więc z chęcią przygarnę jakąś fajną aplikację. Może być płatna, nie ma problemu. Znaczy nie jakoś strasznie płatna, ale trochę płatna. Może być. Ogarnę. No. No i to tyle. I siedzę sobie i chilluję. Zresztą sami zobaczycie. I moje ziółka rosną. Jejku, no nie macie pojęcia, jak ja się cieszę, że borówki wróciły. Naprawdę. Znaczy wróciły, no one były niby całą zimę, ale wiecie, takie teraz są fajniejsze. Więc borówki, ananas, jogurt i idę. Idę jeść i wychodzę. No na razie, miłego dnia. Dobry. No.
tak sobie zdałam przed chwilą sprawę z tego, że ta moja taka rutyna tygodniowa w zasadzie to się niedługo zdezaktualizuje. Bo w sumie w ten weekend mam zjazd, więc nic nowego. Natomiast jest to mój przedostatni zjazd. Więc tak naprawdę jeszcze zajęcia w ten weekend, w kolejny. Sorry, mieszam sobie tutaj kaszę. Więc tak naprawdę zajęcia w ten weekend, potem kolejny, zobaczyć co się będzie działo. A w ostatni weekend maja, 25-26, mam ostatni zjazd na studiach. Jej, naprawdę, cieszę się. Lubię się uczyć, lubię się rozwijać, ale przyznam, że już mam dość formy, w jakiej to robię, czyli właśnie formy studiowania i trochę mnie już mierzi ten styl, w którym muszę tak strasznie formalnie do tego podchodzić i w którym to się rozciąga na tak długi czas. Niby tylko 4 semestry magisterki, ale dużo się działo przez ten czas, więc już jestem gdzieś tam przy końcówce. Stwierdzam, że w kuchni mam jakieś fajne światło, chyba częściej powinnam to przechodzić. Do tematu. Ogarnęłam się w końcu w pracy. Przyznam, że z dużą ulgą dzisiaj przyjąłam ten trochę taki luźniejszy dzień. Piątek wiadomo jest trochę taki luźniejszy i nadgoniłam różne rzeczy, więc powinno być ok. Właśnie, teraz sobie robię jedzenie. Myślę, że zrobię sobie też na jutro, bo jutro mam, jak na przedostatni weekend na studiach, mam strasznie dużo tych zajęć. I co? No i w zasadzie czeka mnie trochę ogarnięcie mieszkania, bo jutro wraca Michał. No i tyle. I taki był ten mój tydzień roboczy. Długi, ale w sumie pełen ciekawych wydarzeń. Udało mi się dużo rzeczy zrobić. Jestem z siebie generalnie zadowolona po tym tygodniu. No. Także myślę, że ogarniam i zgrywam te wszystkie pliki, zgrywam tego vloga razem. No i tyle. Może jeszcze się do Was dzisiaj odezwę. A dzisiaj w menu kaszotto buraczkowe i do tego wędzony łosoś. Nawet nieźle to wygląda. Ostatnio skusiło mnie coś takiego. Smartphone ring, czyli no tak jak tutaj widać rodzaj takiego pierścionka przyklejonego na telefon. Skusił mnie głównie dlatego, że jest w takim ładnym kolorze rose gold i myślę, że będzie mi w miarę pasował kolorystycznie. Natomiast przyznam, że jeszcze cały czas się zastanawiam, czy to jest aby na pewno dobry pomysł i czy to aby na pewno jest mi potrzebne. Natomiast ostatnio parę razy leżąc w łóżku telefon spadł mi na twarz i stwierdziłam, że chyba jednak to przykleję i chyba jednak spróbuję. I zobaczę, czy jest sens tego używać. Nareszcie. Idzie burza. Czekałam na nią cały tydzień, naprawdę. Już mam dość tego dusznego powietrza. Okej, stwierdziłam, że pożegnam się z Wami na tle i przy dźwiękach nadchodzącej burzy. Także to tyle, jeżeli chodzi o mój tydzień. Taki przeciętny tydzień. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. A póki co trzymajcie się i do zobaczenia.